Ksiądz Henryk Skorowski, salezjanin, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 19 lat w strukturach tej uczelni, jako prodziekan, dziekan, prorektor i rektor, więc pewnym takim doświadczeniem, także administracyjnym. No i od 1984 roku pracuję na uniwersytecie. Oprócz tego, że prowadzę wykłady, mam swoją katedrę, katedrę socjologii, regionalizmu i miasta, ponieważ polem moich zainteresowań są małe ojczyzny. To też było jakieś pole moich naukowych badań. Mogę później o tym trochę szerzej powiedzieć. No i prowadzę też tutaj Centrum Dialogu Międzykulturowego, Międzyreligijnego. To jest jednostka uniwersytetu. Robimy różne konferencje, robimy różne spotkania z ciekawymi ludźmi. Rozmawiamy dzisiaj o tym ważnym problemie, jakim jest budowanie jedności z zachowaniem różnorodności. Prawda? To, co mamy pod pojęciem, integracji. Bo dzisiaj czasami spieramy się, jak słyszę z ust czasami ludzi, że mówi się, że ludzie powinni się zasymilować. Nie, to jest zbrodnia asymilacja. Integracja, czyli to jest jedność z zachowaniem różnorodności. Różnorodność, jestem oczywiście z wykształcenia socjologiem, więc różnorodność zawsze była uważana na gruncie socjologii jako dynamizm życia społecznego. Oczywiście z pewnymi wyważonymi granicami. Z czym mi się kojarzy Rumia, moje pierwsze jakieś wspomnienie? Ja się urodziłem na terenie dzisiejszej parafii Wspomożycielki, czyli to była tak zwana kapliczka. Tam salezjanie przyszli przed wojną i tam powołali dom, stworzyli dom wychowawczy dla młodzieży, bo jako salezjanie jesteśmy wezwani i powołani do tego, by pracować z młodzieżą trudną. I to moje skojarzenie właściwie z Rumią to jest to, właściwie z salezjanami, w tym sensie z salezjanami, że myśmy byli zawsze zafascynowani dwoma rzeczami. Bo ja tuż naprzeciwko kapliczki się urodziłem. Mianowicie po pierwsze ten zakład, myśmy to nazwali zakład, a młodzież nazywaliśmy zakładziakami. Potem jak już zacząłem do pierwszej klasy chodzić do Janowa, bo to była moja pierwsza szkoła, czwórka, to zawsze pamiętam, jak salezjanie przyprowadzali zakładziaków, czyli szli z nimi do szkoły, zostawali w szkole, młodzież została w szkole, wracali, potem ich odbierali. Więc to jest skojarzenie z salezjanami, gdzie myśmy właściwie spędzali każde chwilę, bo to pierwsze, kontakt z młodzieżą zakładu, a drugie, salezjanie zawsze tworzyli pewną kulturę. Tam był teatr, tam była ta kultura fizyczna także, prawda? Więc to jest taki jak gdyby mój pierwszy świat, taki salezjański świat, bo właściwie z domu przechodziłem tylko przez ulicę i byłem u salezjanów, prawda? I to jest takie moje pierwsze, to co tak wspominam mile, tą kapliczkę taką przytulną, takie miejsce cudowne do modlitwy, ale też miejsce, gdzie myśmy mieli czas bycia, radowania się sobą, prawda? No po prostu bycia i troszeczkę poza domem, ale blisko domu, jednocześnie u salezjanów, jak żeśmy to nazywali. Gdzieś to pewnie ta salezjańskość już od młodości przenikała, prawda? Jakbym zamknął oczy, to widzę właśnie to boisko salezjańskie, ten zakład salezjański, to młodzież biegającą i nas także uczestniczących tam w tych różnych imprezach. Teatr nas fascynował. Salezjanie mieli teatr, to był dla nas pierwszy teatr, w którym się spotykaliśmy. Sztuki, które były grane przez młodzież właśnie z zakładu. Nie? Ksiądz Bosko zresztą na to kładł bardzo mocny nacisk, na ten teatr. Myśmy się troszeczkę ich bali, bo to jednak była młodzież, to nie była grzeczna młodzież. No to był, salezjanie byli do młodzieży trudnej, więc był w nas taki pewien lęk. Szczególnie widziałem to też w szkole, pierwsza klasa. Ci przyprowadzani zakładziaki, ale później ta nasza obecność niwelowała ten dystans, prawda? Więc oni okazywali się tacy sami jak my, tylko właśnie może ta winietka przyklejona od początku, że to jest zakład wychowawczy, już nas troszeczkę ustawiał tak, może nie negatywnie, ale z pewnym lękiem. Ale mówię, później nawiązywały się przepiękne takie relacje między nami w szkole, prawda, czy tutaj na boisku, tu gdzie bywaliśmy. Więc można by powiedzieć w skrócie tak, pewien lęk czuliśmy, bo no to była jednak, jeszcze raz to podkreślę, młodzież,
która miała troszeczkę do czynienia z... No, nikt nie przywoził do Salezjanów młodzieży, z którą sobie nie potrafił poradzić. Często to była młodzież, z którą nie potrafiono sobie poradzić i w związku z tym właśnie przez ten pryzmat także my jako dzieci tego doświadczaliśmy jakoś. Ale nie było jakichś takich ogromnych... Ja przynajmniej. Proszę pamiętać, że ja mam swoje doświadczenie dość krótkie, bo ja potem przeniosłem się na tak zwane lotnisko, gdzie tato wybudował dom, nasz pierwszy dom rodzinny. I już nie miałem tutaj kontaktu z tą rzeczywistością. To już była ta parafia tradycyjna, ta najstarsza matka z wszystkich, jak mówiliśmy, parafii, Święty Krzyż. Ale ja nie mam złych wspomnień z tymi kolegami, którzy właśnie byli w zakładzie salezjańskim, bo zawsze ten zakład ciągle funkcjonuje. Także muszę powiedzieć, że to, co mieli Salezjanie, już wtedy to służyło także miastu. I to wszystko powodowało, że wokół tej kapliczki niby, bo tam jeszcze nie było wtedy parafii. Parafia jest 57 rok, dopiero powstała. W związku z tym mówię, to co robili Salezjanie, bo też wspomniałem, jeszcze chcę wspomnieć o tym teatrze, bo to były sztuki, na które trzeba było niemalże czekać, żeby się dostać na to, bo to proszę zwrócić uwagę, że Rumia wtedy była niewielką miejscowością. W związku z tym to było coś dla nas fascynującego, że można być w teatrze, w prawdziwym teatrze, prawda? I w związku z tym bardzo sobie to ceniliśmy. To też było robione przez Salezjanów dla miasta, nie tylko w swoim kręgu. Więc mówię od początku, ja bym powiedział w ten sposób, że ktoś mi kiedyś zapytał, dlaczego poszedłem do zgromadzenia salezjańskiego. No nie miałem możliwości gdzie indziej pójść, no bo tam wszystko tchnęło duchem salezjańskim. Proszę zwrócić uwagę, że tam nie było parafii diecezjalnych w tamtym czasie. Krzyż był już parafią, pomożycielka jeszcze nie, kapliczka. Potem kapliczka stała się parafią. Były tylko dwie parafie salezjańskie, więc automatycznie to wszystko, co robili Salezjanie, stawało się takim elementem, który w nas wsiąka, prawda? Ja niedawno chowałem kolegę z klasy, księdza, razem kończyliśmy liceum, to powiedziałem, że środowisko kształtowało i pozwoliło dorastać człowiekowi do podejmowania pewnych decyzji. Jeśli podejmowaliśmy decyzję pójścia na drogę kapłaństwa, to środowisko nas wychowało. Między innymi myśmy chcieli być właściwie cały czas wśród Salezjanów. Ja pamiętam, że się wracało ze szkoły, zostawiało się książki i się biegło do parafii, bo tam jeden ksiądz prowadził takie zajęcia, jeden to, była katecheza przy kościele, co dla mnie uważam jest ogromnym dzisiaj szkodą, że to zostało wyprowadzone, bo młodzież została też w ten sposób z parafii wyprowadzona. W każdym razie my swoją część życia spędzaliśmy właśnie w tym środowisku parafialnym, czyli wśród Salezjanów, w związku z tym decyzja pójścia później na drogę kapłaństwa to była decyzja właściwie jedynie słuszna, że no trzeba pójść do zgromadzenia, bo też nas fascynowała ta praca z młodzieżą, którą Salezjanie prowadzili. Ja mam wspomnienia bardzo mocne, jeśli chodzi już jako człowiek, który uczęszczał do liceum. Ja właściwie uprawiałem kolarstwo, może kolarstwo za duże słowo, ale jeździliśmy. Mieliśmy dwóch księży wtedy, którzy organizowali ciągle wyjazdy, a już w czasie wakacyjnym to jechaliśmy czasami przez pół Polski i to nas fascynowało. Tak, sport jest głównym elementem, znaczy jednym z głównych elementów, który ksiądz Bosko, dzięki któremu ksiądz Bosko trafiał do młodzieży, bo ja bym powiedział w ten sposób. Ja pracuję z młodzieżą tu na uniwersytecie tyle lat. Czasami się ludzie pytają, lepsza czy gorsza, nie ma takiej kategorii, jest inna młodzież. I teraz pytanie, jak do nich dotrzeć. Trzeba mieć zawsze ten moment, kiedy człowiek do nich dotrze. Czyli oni poczują się przyjęci, zafascynowani czymś. I jednym z takich elementów, który ksiądz Bosko, nasz założyciel, Włoch, który stosował, to było boisko. On najpierw chciał chłopców spotkać na boisku, ale ich nie zostawiał na boisku, tylko z boiska ich także prowadził później do kaplicy. To znaczy, mówię to symbolicznie do kaplicy, w sensie pokazywał im też większe ideały, żeby nie tylko to się kończyło na uprawianiu sportu. Prawda? Sport jest jednym z elementów, po pierwsze, dzięki któremu człowiek może wejść w środowisko ludzi młodych, jeśli jest otwarty na sport. Po drugie, sport też pokazuje
to w naszej całej systemie wychowania salezjańskiego jest ważne. Sport pokazuje prawdziwy charakter człowieka. Bo kiedy jesteśmy na boisku, kiedy rywalizujemy, tam już giną wszystkie konwenanse i stajemy się tacy, jacy jesteśmy. Można w ten sposób fajnie odczytać człowieka, zwrócić uwagę na to, co może być niepokojące, ale co jest też pozytywne, prawda? Bo nie wolno, ja to mówię też z perspektywy swoich lat, mianowicie młodzieży nie można mówić, że ona jest zła. Nawet jeśli widzimy coś, to trzeba to w jakimś sensie ocenić, ale trzeba im od czasu do czasu powiedzieć o ich dobrych cechach. Bo jeśli będziemy cały czas mówili o negatywnych cechach, to młody człowiek zacznie wierzyć, że on jest zły. Prawda? Ja to czasami też tutaj na uniwersytecie stosowałem, że mówiłem raz czy drugi do rocznika, z którym mam zajęcia, no ale fajni jesteście. Jesteście ciekawym rokiem. To ich wtedy podbudowuje, prawda? Bo najczęściej dzisiaj mówimy, a młodzież taka, zawsze pewnie tak mówiono. Salezjanie nigdy do nas nie mówili negatywnie. To potem wychodziło w prywatnych rozmowach z katechetą, czasami ze spowiednikiem, ale zawsze było budowane na pozytywach. Bo jeśli chcemy się zrozumieć, to trzeba pokazywać pozytywy. Ja pisałem swoją pracę doktorską, to robię taki przeskok, w oparciu o literaturę Augustyna Netzla. Etos Kaszubów twórczości literackiej Netzla. I miałem jeden zarzut od recenzenta, czy ja nie za bardzo wyidealizowałem Kaszubów. Więc ja oczywiście najpierw w takiej formie trochę żartu powiedziałem, panie księże profesorze, ja po przeczytaniu tej pracy sam się przestraszyłem tej cnotliwości Kaszubów. Tak się to strasznie profesorowi podobało. Ale potem powiedziałem, bo Netzel pisał, to była literatura ku pokrzepieniu serc, czyli pisał o pozytywach. Bo my wiemy, że Kaszubi ciągle byli negatywnie oceniani. Właściwie jak była Polska, to nas traktowano jako proniemieckich, jak byli Niemcy, to nas uważano za Polaków i ciągle gdzieś jakieś zło przerzucano na nas. Netzel napisał, to są oczywiście, to jest twórczość literacka, przez którą się trzeba oczywiście było przebić, ale Netzel pokazywał pozytywy, na których można budować, co nie znaczy, że nie było negatywów, prawda? Tak samo i tutaj w relacji do młodzieży, mówię troszeczkę o tym zgromadzeniu salezjańskim, Ksiądz Bosko nam pokazywał w swoim systemie wychowania, żeby budować na pozytywach. Bo wtedy możemy trafić do młodego człowieka i on może też uwierzyć, że jest dobry. Bo ja bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Wtedy, kiedy Salezjanie przed wojną przyszli, to proszę zobaczyć, bo to jest bardzo pozytywne i nie wszyscy o tym mówią. Salezjanie nie zamknęli się tylko w sferze wychowania tych, których mieli w zakładzie, ja ciągle będę operował tym pojęciem zakład, bo to myśmy tak mówili w Rumi, zakład salezjański, tylko oni wychodzili także do młodzieży, która jest na mieście, w Rumi. Jeszcze wtedy Rumia nie była miastem na początku. Natomiast później, kiedy zlikwidowano zakład salezjański, to wtedy to jeszcze bardziej poszerzyło się to oddziaływanie, bo wtedy Salezjanie, już nie tylko tu wspomożycielki, ale już był w 1945 roku przejęta parafia Świętego Krzyża, czy dana przez biskupa, więc to już była rzeczywiście praca na rzecz młodzieży rumskiej, prawda? Bo system ten, który był po wojnie, jednak nam odebrał tę możliwość takiej pracy w zakładach, w szkołach prowadzenia itd., itd. Więc musieliśmy także zmienić swój styl pracy, będąc na parafiach. Parafie nie są typową, nie były typową pracą salezjańską. Ksiądz Bosko nie chciał nas na parafiach, ale sytuacja po wojnie zmusiła nas do tego, żebyśmy parafie przejmowali, żebyśmy tam mieli kontakt z młodzieżą, no bo inaczej właściwie po wojnie co zostało? Został zakład w Oświęcimiu, może trochę przez komunistów zachowany, żeby pokazać przed światem, że jednak ten, on spełnił dużą rolę Oświęcim, prawda? Zlikwidowano nam wielką szkołę z wychowaniem, tą szkołę muzyczną w Przemyślu, prawda, która kształciła organistów i tak dalej. Dzisiaj jest powrót, jest podobna szkoła w prowincji warszawskiej. Ale chcę powiedzieć, że Salezjanie już wtedy, kiedy przyszli i otworzyli zakład, to jednocześnie byli otwarci na młodzież. To, o czym pan mówi,
mówi, a więc wciągać młodzież, pokazywać im różne możliwości bycia razem, także z tymi zakładziakami, to uprawianie sportu, prawda, ten teatr i tak dalej, i tak dalej. To było właśnie to, co Salezjanie robili dla miasta, czy dla młodzieży, tej rumskiej młodzieży. A jak powiedziałem już potem, kiedy sytuacja się zmieniła, no to już wtedy to zaangażowanie stało się bardzo mocne, jeśli chodzi już o sam styl pracy z młodzieżą w Rumi. Myśmy nie mieli własnego domu, mieszkaliśmy zawsze u kogoś, prawda? Najpierw tuż blisko Kaplicki, potem na Rodziewiczówny mieszkaliśmy, wynajmowaliśmy mieszkanie. I tata jako inwalida wojenny, bo tato miał kilka razy łamaną rękę prawą, to znaczy był inwalidą wojennym, mógł pisać, ale na przykład już przeżegnać czy jeść nie mógł, bo miał po prostu nie tego. Dostał jakąś tam spłatę, jeszcze do dziś widzę te czerwone setki, które wtedy położono na stole za to inwalidztwo, wziął jeszcze pożyczkę i zaczął nam budować, bo wtedy za bardzo niewielkie pieniądze można było kupić działki na tym tak zwanym lotnisku. No i nam zbudował dom rodzinny i przez ten dom rodzinny ja się bardzo związałem. Lotnisko stało się naprawdę moim heimat. Tamto wcześniejsze miejsce nie jest moim heimat, prawda? Ono to jest tutaj właśnie, gdzie teraz lotnisko no, stało się dość dużą dzielnicą, prawda? Ja pamiętam, jak budowaliśmy ten dom, budowaliśmy jako chłopacy niewiele, tam mogliśmy pewnie tacie pomóc, ale tam pustaki się wtedy robiło, więc coś tam zawsze robiliśmy. Tata wracając z pracy cały czas na tej działce i ten pierwszy dom, który mieliśmy, to jest mój dom rodzinny, który jest do dzisiaj, gdzie brat mieszka z bratową i dzieci już oczywiście usamodzielniły się, ale chcę ten dom zachować i to jest moja dzielnica, prawda? To jest moja, taka prawdziwie moja dzielnica, a to też oznaczało, że należeliśmy już do parafii Świętego Krzyża i do słynnej jedynki zacząłem chodzić. Do pierwszej i drugiej klasy chodziłem w Janowie, to była czwórka, a potem już jedynka stała się moją taką szkołą, ta najstarsza jedynka. Moja siostra zresztą przez wiele, wiele lat była dyrektorką później tej jedynki, do której sama także chodziła. I potem jeszcze na końcu dwie ostatnie klasy to była szóstka, bo wtedy lotnisko wybudowano szóstkę, prawda, i tam nas przydzielono. Ale tym taką. Ja oczywiście mam miłe wspomnienia z wszystkich szkół i często to podkreślam, że wszystkie szkoły podstawowe i moje liceum no, dały mi taki system wartości, oczywiście w łączności z parafią, z katechezą na parafii, z rodziną, dzięki którym ja mając 18 lat mogłem wypłynąć w świat i poruszać się po tym świecie, chcąc być i obywatelem Polski, i Europy i świata. I jeśli się nie zagubiłem, takie jest moje odczucie, to właśnie dlatego, że wyniosłem pewien rdzeń wartości, które mi dała i rodzina, i parafia, ale też szkoły. Ja ciągle wspominam z największym szacunkiem moje szkoły, moich nauczycieli, potem z liceum profesorów. Nawet jeśli oni niektórzy byli innej opcji albo wtedy musieli być, to nawet nasze, już mówię o liceum, pewne dyskusje czy nawet kłótnie, takie małe kłótnie, spory może bardziej niż kłótnie z profesorami w liceum, gdzie było kilku takich, którzy troszeczkę inną mieli opcję, a nawet na nas krzyczeli, że chodzimy w procesjach i tak dalej, jako ministranci, to jednak to też było dochodzenie do pewnego systemu wartości. I za to jestem ogromnie wdzięczny. To ciągle podkreślam właśnie to, co ja zdobyłem do 18 roku życia przez te trzy, jak gdyby w tej małej mojej ojczyźnie na Kaszubach, przez te trzy jeszcze mniejsze społeczności. Rodzina, parafia, bo wtedy, proszę zwrócić uwagę, tam była katecheza, tam w parafii, myśmy byli w parafii. Dzisiaj przez katechezę, jeszcze raz do tego wrócę, trochę zostali ludzie młodzi wyprowadzeni z parafii. Jest mniejszy kontakt, prawda? No i to są pewne problemy. Więc to były trzecie środowiska i te moje szkoły. Czwórka, to jeszcze niewiele pamiętam, bo to pierwsza, druga klasa. Potem tutaj właśnie jedynka, ona blisko właśnie tej parafii, tu właściwie wszystko się toczyło. No i szóstka, która była tą, która już mnie przygotowała do pójścia do liceum. Muszę powiedzieć, że czwórkę mało wspominam, to znaczy ja ciągle tylko pamiętam to tych przychodzących zakładziaków, nie? To było to. Niewiele mam wspomnień z czwórki, natomiast tutaj już jedynka, to już
to już była ta, gdzie myśmy byli bardziej, no, jako dzieci, no, ale na pewno byliśmy starszymi już dziećmi, tak, to już więcej. To było takie blisko te dwa środowiska. Ja czasami, jak dzisiaj z młodzieżą dyskutuję jako socjolog na wykładach, to mówię, że mimo tamte, ja tego systemu oczywiście nie chwalę, ale pokazuje czasami, że była pewna symbioza między rodziną, szkołą i kościołem, mimo że ta szkoła była inna. Dlaczego? Bo rodzice byli w szkole, w tych komitetach rodzicielskich. Jednak było jeszcze wielu nauczycieli tej tak zwanej starej daty, którzy mieli swój system wartości, bo kiedyś na Kaszubach, no to przecież nie musimy tego przypominać, kto był, no, kimś. No to był nauczyciel, to był lekarz i to był ksiądz. Wszystkich była pewna kultura, nie tylko intelektualna, ale także kultura taka osobista. To był ktoś, no to byli ludzie bardzo szanowani, ale oni też dorastali swoją postawą do tych funkcji, które pełnili. W związku z tym, także ci nauczyciele, ja potem nawet w liceum miałem panią, która gdzieś tam na Syberii była, pani Sierzputowska, staruszka, potem pamiętam, jak tą poezję czytała, to i te łzy leciały, prawda, i tak dalej. Może czasami się jeszcze wtedy uśmiechaliśmy. Dzisiaj patrzymy na to, jaki ona nam system wartości przekazywała. To była pewna rzecz. Kościół też potrafił, tamta jedynka blisko. Ja pamiętam, tam była taka trudna sytuacja, kiedy, bo tam, gdzie dzisiaj stoi jedynka, to znaczy sala gimnastyczna i tam ten obiekt, tam kiedyś stał kościół protestancki. I rozbiór tego kościoła nie był rzeczą łatwą. Musiał przybyć proboszcz i dyrektor. Dopiero jak przyszedł proboszcz, to ludzie zaakceptowali tą formę właśnie, że tam ten kościół będzie rozebrany i tak dalej. Nie oceniam tego, tylko mówię o faktem, że jednak dyrektor szkoły, to wtedy był pan Moraski, no i proboszcz Cybulski, to były autorytety. I tam nie było tarcia między nimi, tylko no, oni wiedzieli, że jest pewne pole i musi być pewne pole współpracy. Ogromny szacunek. Myśmy ten szacunek widzieli. Proszę pamiętać, że ja mówię o pewnych rzeczach w Rumi, jak mój brat, no on potem wiele rzeczy zgłębił. Ja do 18 roku życia i właściwie ten świat już stał się tylko dla mnie światem przyjazdów, więc już wiele rzeczy trudno mi było zgłębić czy się nimi interesować, ale ci Rumiacy, tak jak mój brat, który tego, no to on tam te zna różne historie ciekawe, prawda, i tak dalej. I to, co pan w tej chwili mówi, to też dla mnie jest ciekawą rzeczą, że jednak jest jakaś dokumentacja, że są jakieś te rzeczy, które dotyczyły tamtej. Ja tylko wiem, że był pewien lęk i niepokój, że ludzie nie chcieli pozwolić na to, żeby ten kościół został rozebrany. Dopiero obecność, kiedy widzieli, że to jeszcze nie było dyrektor, tylko kierownicy szkoły, kierownik jest razem z księdzem proboszczem, to ludzie oczywiście to uznali wtedy, że to nie jest na zasadzie jakiejś walki, tylko że to jest po prostu także w porozumieniu. Mój ojciec świętej pamięci kiedyś mi powiedział, że jak byłem księdzem, siedzieliśmy sobie, rozmawialiśmy, wspominaliśmy. Mówił to bardziej nie o Rumi, tylko o tych terenach, skąd pochodził, bo tato pochodził z Podkartu, z Przodkowa, mama z parafii Sierakowice. To mówił: synu, przed wojną żyliśmy tutaj, no, z pewnej różnorodności i szanowaliśmy się nawzajem. Mówił mi o problemie polsko-niemieckim, także trudnym dla nas zawsze, bo mówię, ja nigdy nie słyszałem w domu o problemie polsko-żydowskim. W ogóle taki świat nie istniał, ale polsko-niemiecki jednak był, tak. I ojciec mi tłumaczył, że żyliśmy w jednych wioskach, byliśmy na siebie zdani i żyliśmy spokojnie, nawzajem sobie pomagać. Dopiero systemy polityczne zaczynają ludzi ustawiać przeciw sobie. I to, co potem wybrzmiało w filmie Kamerdyner, tam gdzie jest pokazana pieśnica, że właściwie współmieszkańcy strzelali do tych, nie? Co jest dopiero tragedią. Dlatego te wszystkie takie próby, rozmowy na temat tych terenów kaszubskich nie są łatwe dla ludzi, albo inaczej, ludzie, którzy tego nie doświadczyli, nie powinni się tak łatwo wypowiadać. Mnie do dzisiaj boli powiedzenie dziadek z Wehrmachtu. Ktoś, kto nie przeżył tych dramatów, bo to były te często dramaty dla ludzi, niech nie rzuca takich haseł, bo to jest po prostu wejście w ból pewnych ludzi. Ja niedawno, jako właśnie szef tego Centrum Dialogu, byliśmy na Śląsku
i chcieli nas ugościć, bo tam podpisywaliśmy umowę i wystawiono sztukę Mianują Miechanka. I to jest właściwie sztuka jednego aktora, siedzi kobieta, robi na drutach, jakby na Kaszubach mówił, robi na drutach i opowiada historię swojej rodziny. Jak zamknąłem oczy, to mi się wyświetlał film Kamerdyner, bo to jest dokładnie pokazane te poplątane wszystkie sprawy, prawda, że ten był w Wehrmachcie syn, tego komuniści zabili, że ona właściwie mówi, że na końcu był taki moment, że ona nie wie, kim ona jest, prawda, nie, i tak dalej. Ja nawet potem powiedziałem, że zaproszę was, żebyście to wystawili na Kaszubach, a nawet tu u mnie, podziemia kamedulskie, bo my robimy też takie spotkanie, tu w tym kościele są takie fajne podziemia kamedulskie, proboszcz pięknie przygotował, więc to są pewne dramaty i nie powinno się tego tak rzucać bez odpowiedzialności i naruszeń, bo mówię, dla wielu ludzi to jest pewien dramat. Dlatego mówię, bo nawiązuję do tych protestantów. Ci ludzie byli znani na siebie i oni żyli, prawda, szanowali się nawzajem, wyznaczając sobie też pewne granice, których nikt nie może przekroczyć. Natomiast tutaj też to chyba słuszna jest uwaga, że sama świątynia dla Kaszubów to jednak jest, no to jest jednak coś, co jest świętością i dla ludzi wierzących jest świętością. Mimo, że Pan Bóg jest, prawda, niematerialny, ale to jest świątynia i wiadomo, czym jest dla Kaszuba świątynia. Mój brat dzisiaj nawet, teraz jak z nim rozmawiam, bo jest takim czasami upartym Kaszubą, on nie może przeżyć tego, że ktoś go nie chce wpuścić do kościoła, bo jest pandemia. No, jak może ksiądz wypraszać z kościoła? Ksiądz zawsze zapraszał do kościoła. Ja oczywiście tego nie oceniam, tylko mówię o pewnej mentalności. To jest dla ludzi. To trzeba, nawet my, którzy chcemy ograniczyć, to też musimy pamiętać, że jest pewna mentalność, z którą musimy przynajmniej uszanować, zanim ludziom wytłumaczymy jednak, że to jest dla ich zdrowia. Ksiądz zawsze był symbolem tego, który zaprasza, a nie wyprasza z kościoła, prawda? I to dla mojego brata jest jakiś ogromny zgrzyt, bo gdyby ten proboszcz posadził tam kościelnego, no to kościelny, to jeszcze da się tego, ale ksiądz, który siedzi i wyprasza z kościoła, czy odlicza, to jest po prostu nie do przyjęcia. Ten kościół stary, tam z drugiej strony dzisiaj ładnie tę część zakonserwowana, to muszę powiedzieć, że on w ogóle właściwie nie istniał. To było jakieś takie dzikie miejsce. To było, tak jak pan powiedział, zarośnięte i myśmy ewentualnie tam chodzili, ja wiem, coś tam może przed kimś się ukryć albo coś takiego. To nie było miejsce ja mówię o młodzieży, o dzieciach i młodzieży. Natomiast ten kościół, właściwie to znaczy jest w tej chwili, są inne witraże i tak dalej. Ja go ciągle pamiętam jako ten sam kościół, prawda? On dzisiaj jest bardziej, jak powiedziałem, tam wyzłocony, bo mówili, że proboszcz Trzeszczak to nie ma co robić, to złoci już to, co jest pozłocone. Oczywiście w pewnej pewności on jest bardzo zadbany, ale on zawsze był bardzo zadbany, prawda? To był kościół, który był dla nas takim przytulnym miejscem. Ja byłem ministrantem, więc myśmy się byli bardziej może związani z samą budowlą, bośmy tam byli niemalże zawsze. Więc ja ten kościół kojarzę zawsze jako takie piękne miejsce i on zawsze był zadbany. Zawsze był zadbany. No w tej chwili on ma, jak powiedziałem, to jak czasami te same plafony są, to wszystko jest to samo, tylko troszeczkę odnowione, wyczyszczone. Natomiast muszę powiedzieć, że jednej rzeczy jest mi żal, tych starych witraży, bo jednak one miały swój, no może to jest też kwestia przywiązania. Te nowoczesne witraże, które zostały tam umieszczone, one już nie robią takiego, nie mają takiego efektu, ja mówię o swoim odczuciu, prawda? Jak te stare witraże. I nie wiem, że część ludzi wcale nie była zadowolona, że one zostały zmienione, bo one nie były aż tak zniszczone. One nie były zniszczone. My ciągle kojarzymy jako piękne witraże, prawda? Pewne symbole, elementy zostały zachowane już w tej nowoczesnej jakiejś sztuce, prawda? Więc tak jak powiedziałem, no, kościół mi się kojarzy jako z miejscem szczególnym, bo tak byłem wychowywany. No, to jest miejsce, w którym się trzeba tak czy inaczej zachować. Zakrystia czasami była miejscem takim, gdzie jeszcze między nami, ale to był zupełnie inny czas. Tam było, trzeba się pomodlić przed mszą uczciwie. Tam trzeba, siostra była taka Anastazja, która pilnowała porządku. Więc to było to nasze takie miejsce przygotowania do mszy świętej, a potem już, no już udział w tym. Byliśmy pierwszymi, którzy zaczynali czytać
wchodził ten moment czytania. Pamiętam, jak ksiądz Metrycki, katecheta nasz wspaniały, dzisiaj jeszcze jest wspomożycielki, z nim też warto może porozmawiać na temat Rumi. Nasz wspaniały katecheta do matury nas doprowadzał. Była matura wtedy pisana w salkach właśnie, jeśli chodzi o ten. My musieliśmy być w garniturach, nie w jakichś tam adidasach. Jak się czytało lekcje, to trzeba było być w garniturze, w krawacie, tak jakbyśmy szli do największej świętości i tak żeśmy byli przygotowywani. Trzeba było kilka razy przed nim przeczytać. Był to dla nas duże przeżycie, muszę powiedzieć, bo dopiero to wchodziło takie czytanie właśnie przez lektorów. Takimi pierwszymi lektorami byli. Ale sam Kościół jako Kościół, no to jest Kościół, którym ja jestem zakochany, muszę powiedzieć. No zawsze tam, zresztą nie trzeba być wielkim odkrywcą, jeśli się tym także człowiek naukowo zajmuje, że jak ja to czasami mówię do młodzieży, jak wjeżdżam już w przestrzeń Gdańska i zbliżam się do Rumi, to tam wszystko jest inne i wszystko jest najpiękniejsze, prawda? W związku z tym i ta świątynia jest też w moim odczuciu piękna, bo ona się kojarzy z wszystkim, co tam przeszedłem, oprócz chrztu, bo jednak chrzczony byłem w kapliczce. Pierwszą komunię też miałem w kapliczce, ale później już i bierzmowanie, no i kapłaństwo też. Pierwsza msza prymicyjna w tym kościele była moja odprawiana. Wtedy miałem pierwszy raz, już tak w pełni stanąłem w stronę ludu, bo jak się czytało, to też się stało, ale to człowiek był bardziej skupiony na tym. Dzisiaj to jest to właśnie i ciągle widzę ten piękny kościół mój rumski, który jest pięknym kościołem. Kolega, który właśnie niedawno zmarł, razem kończyliśmy liceum, to zawsze się oburzał w seminarium, jak czasami ktoś złośliwie mówi: Adam, Rumia to wieś. Natomiast myślę, że taka osada była, taka można by to określić, rzeczywiście. No, życie toczyło się gdzie? No, życie toczyło się raz przy kapliczce. Ja mówię, gdzie się toczyło życie, to które ja postrzegałem. Przy kapliczce, no bo tam byli salezjanie, tam się coś działo. I życie toczyło się tutaj, gdzie była jedynka i był kościół Świętego Krzyża. Tutaj ten plac kaszubski, prawda, to wszystko. No tutaj się toczyło życie. Natomiast no, tych nowych Janowo, no to cóż to było, Janowo czy tam Zagórze, no to były takie właściwie peryferie, można by powiedzieć. No, w kierunku Redy, no to Redę zawsze uważaliśmy za drugiej kategorii, że tam już jest koniec świata, prawda? Lotnisko na początku, myśmy tam, gdzie ja zamieszkałem, to właściwie w kierunku Redy nic więcej nie było. My byliśmy, Okrzei była ostatnią ulicą, gdzie już potem były tylko pola i tam gdzieś daleko Reda. Potem zaczęło się to oczywiście lotnisko bardzo rozwijać, bo muszę powiedzieć, tam dość łatwo można było działkę nabyć. Potem, kiedy nastąpił taki czas przyjazdu wielu ludzi ze wschodu, mówię ze wschodu, naszego wschodu, z białostockiego szczególnie, tam, bo port i stocznia dawały pracę każdemu. Tam można było pracę znaleźć. Ludzie tam sprzedawali gospodarstwa, tu budowali, pracę mieli, prawda, i zaczęła się, to, ja mówię o lotnisku, bardziej w kierunku Redy. Więc jak ja już wszedłem do seminarium w 68 roku, no to już Rumia się posunęła bliżej Redy i tak dalej. No na początku to był, jak powiedziałem, no ten nasz mały świat. Tutaj żeśmy się też gromadzili jako chłopcy, tu graliśmy w piłkę, prawda? Tu miałem kolegów i koleżanki, prawda? Wytwarzała się pewna wspólnota tych ludzi, ale tam na początku byli Kaszubi na lotnisku właśnie. Ja mówię o tej swojej okolicy, ulica Okrzei, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No, z tych wszystkich sąsiadów wielkich, których wtedy pamiętam, to już nikt nie żyje, no tak włącznie z moimi rodzicami. To był też nasz mały świat, gdzie mieliśmy swoje, ale generalnie myśmy dążyli, to jest ciekawe, że w tamtych czasach, pewnie nie było tyle atrakcji, w tamtych czasach życie toczyło się przy parafiach, prawda? W większości to byli ludzie wierzący. Więc tak jak mówię, jak wspominam sobie moje powroty ze szkoły, zostawiałem teczkę, jadłem obiad i często do kolegi i potem żeśmy szli do parafii, bo tam się było i oratorium, i można było pograć, i porozmawiać, i tak dalej. No a potem, jak już byliśmy w szkole średniej, to już często były też rozmowy takie poważniejsze z księżmi na różne tematy. I tworzyliśmy takie fajne, tworzyło się takie życie, tak patrzę dzisiaj z punktu socjologicznego, takie życie, gdzie ludzie
chcieli sobą być, byli wobec siebie otwarci, wiedzieli, że muszą sobie pomagać. Moja mama prowadziła tam pierwszy sklep, kiosk właściwie, spożywczy, to był wtedy PSS, czy jak to się nazywało, to było państwowe. I pamiętam, że nawet mama mi później opowiadała, że były sytuacje, że ktoś przychodził, że nie miał pieniędzy, że przyniesie, to mama dawała, prawda. Tworzyły się wspólnoty ludzi, którzy wiedzieli, że są sobie potrzebni. Potem się okazało, że kiedy już były czasy trudniejsze, to tamci ludzie mogli mamę wspomóc, kiedy mama już była na emeryturze, w sensie, że gdzieś tam jakąś szynkę, bo Henio przyjedzie do domu, prawda, no to trzeba, żeby syn tego i tak dalej. Akurat mi nie była potrzebna szynka, ale mama mi to opowiadała, jak się spłacał dług za to, że kiedyś człowiek był otwarty na człowieka i tak dalej. Ta struktura społeczna się bardzo zmieniła, bo jednak ciągle mówiłem o tym, to jeszcze byli starzy Kaszubi, prawda, i tak dalej. Ale potem wiele ludzi napływowych zmieniło strukturę społeczną. Ja jej nie neguję, tylko mówię o faktach, prawda. I no, coraz więcej ludzi z różnych nowych środowisk, no to ludzie dzisiaj zaczęli się zamykać w swoich małych światach rodzinnych, prawda. Ja tu obserwuję tak poza Warszawą, że ludzie nagle wyrzucają, budują się poza Warszawą, ale za chwilę mam znajomych, którzy te domy zaczynają przerażać, bo dzieci ruszyły w świat i wcale nie chcą wrócić, prawda? I teraz nagle dwójka zostaje w wielkim domu, a myśmy to budowali dla dzieci, ale dzieci nie, dzieci mają inny świat. Mój dialog czasami ze studentami. My tu na przykład na naszej uczelni ściągamy dużo ludzi z tej ściany wschodniej, nazwijmy to. I pytam się, czy pani wróci, czy pan wróci w swoje strony po studiach? Nie. Warszawa wciąga. Ci ludzie już nie wrócą tam, prawda? I i tak samo jest tutaj. No, dzisiaj musimy się zgodzić z faktem, że tam kiedyś napisałem taki artykuł, bo ktoś zanegował mszę świętą po kaszubsku. Dlaczego kaszubski w liturgii? No dlaczego nie, jeśli Kościół pozwala na to, żeby ludzie się w jakimś języku cibęba modlili, dlaczego nie po kaszubsku? Byłoby oczywiście niedopuszczalne, gdyby wszystkie msze były po kaszubsku. Ale jedna, prawda, raz w miesiącu, no to nie widzę żadnego problemu. Bo to trzeba jednak wyczuć, że my musimy się dzisiaj także w tej mojej kochanej Rumi zgodzić, że dzisiaj mamy bardzo zróżnicowane społeczeństwo. I ja się z tego cieszę, bo tak jak powiedziałem, różnorodność jest bogactwem, tylko musimy wszyscy umieć się wpisać w tą jedność, prawda, żeby zachować też swoją różnorodność, a nie na siłę upadabniać się do innych. Kaszubi mają prawo, bo są tam jeszcze Kaszubi, do swoich tych, tak jak każdy inny ma prawo do swoich i wierzeń, i przekonań, i tak dalej. Nigdy bym się nie bał różnorodności. Ona jest źle rozumiana. Często jest tak rozumiana, że chcę tylko kultywować swoje, zamykam się na wszystko, co jest z zewnątrz. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest taka refleksja trochę człowieka, który już patrzy z pewnej perspektywy na to, co się w jego życiu stało. Mianowicie, ja zbudowałem sobie nowy system wartości, ale zbudowałem go na bazie tego rdzenia, który wyniosłem. Bo ja dzisiaj się fascynuję, zajmując się także socjologią kultury, musimy powiedzieć, że kiedy kultura jest mocna, kiedy także jest wymiana wartości. Bo kultura zamknięta zaczyna ubożeć, prawda? Ale człowiek ma taką, zdobył zdolność dobierania tego, co jest rzeczywiście wartością, bo ma pewien rdzeń. I wtedy się przyglądasz, czy to, stając się obywatelem na przykład Mazowsza, prawda, od tylu lat. Co tu jest ciekawego? Nie, że chłoniesz bezkrytycznie, tylko ubogacasz w ten sposób swój system wartości, nie tracąc tego, co jest nasze kaszubskie, prawda, gdzie tak jak mówiłem, wspominając, bo tu też można to dodać, że jedynym sposobem spędzania wakacji w czasie moich rumskich lat to było to, że jeździliśmy do babci, jednej albo drugiej, na takie już Kaszuby prawdziwe w okolicy Sierakowic albo Kartuz. No i tamte babcie nasze, dziś, wtedy myśleliśmy, że to są terrorystki, prawda, bo tam wszystko było tego, w niedzielę nie było tam mowy, żeby nie iść do kościoła, chociaż 8 kilometrów było i tak dalej, i tak dalej. Jak się szło w las na jagody, to trzeba było odmówić modlitwę, prawda. Ja z Bogiem idę w las, niosę Najświętszej Maryi Panny pas, tym pasem się przepaszę, wszelkie robactwo od siebie odstraszę, krzyżyk, idziemy na jagody zbierać, prawda.
tam był ten cały ceremoniał zachowany, nie, prawda? Dzisiaj te babcie uważamy za święte babcie, które nas uczyły, tam dwa dni się cieszyły, a potem trzeba było do lasu ich jagody zbierać, czyli zarobić sobie. To był pewien system wychowania i ja wyniosłem, że pewne rzeczy są, jak się mówi, w każdym musi mieć takie swoje credo, gdzie wszystko jest jasne i święte. Że to wolno, tego nie wolno i na tym buduje się dalej, prawda? No i my dzisiaj wiemy tak, że jako socjologowie, że najbardziej niebezpieczni są ludzie znikąd. Ci, którzy nie mają, ci albo wyrzucili swoje korzenie wstydząc się, no bo wtedy to są tacy jeźdźcy, których można właściwie, niebezpieczni, bo albo ich życie wyrzuci na margines, albo ich uprzedmiotowi zmanipuluje. Jak człowiek, który ma poczucie, kim jest, swoje wartości, no to jest człowiek wartościowy dla życia społecznego tego szerszego. Ja bym powiedział tak, ja wyjdę w tym temacie od słów, które gdzieś tam mi ciągle brzmią. Mianowicie Bątkowski kiedyś, on nie był Kaszubą, ale jednak on no bardzo tutaj wsiąkł w środowisko kaszubskie, powiedział, że każdy musi mieć taki łatwo sprawdzialny przydział, który go określa jego miejsce w świecie, wśród ludzi, prawda, wśród wydarzeń i tak dalej. I uważam, że każdy, ja dzisiaj mówię młodzieży o tym, że właściwie powinni być patriotami w takim potrójnym wymiarze. Pierwsze, czyli patriotyzm lokalny, to ukochanie tego, co jest moje najbliższe. Po drugie, to jest patriotą, no tym, że muszę się czuć przynależny do jakiegoś narodu, no to jest Polska. I trzecie, że jestem Europejczykiem, prawda? I to wcale nie jest schizofrenia, to się da pogodzić. Jaką ja widzę wartość małych ojczyzn? Najpierw dwa zdania na tym, co należy rozumieć, bo pan tu powiedział historii. Bardzo ważny moment. Ale ja bym powiedział tak, pięknie to napisał Miąskowski w Pomeranii kiedyś. Czy pytasz, co to jest mała ojczyzna? I teraz ja tak trochę otworzę to z głowy, bo to jest mi bardzo bliskie, bo każde z tych pojęć jest nośnikiem pewnej aksjologii, czyli samo w sobie od razu w nas budzi pewien system wartości. On powiedział tak, mała ojczyzna to jest dom, w którym się urodziłeś. To jest szkoła, w której cię nauczono czytać. To jest kościół, w którym cię ochrzczono. To jest las tam, w którym po raz pierwszy powiedziałeś kocham. To jest szpital, w którym ci się urodził syn. To jest cmentarz, na którym są groby twoich najbliższych. Proszę zobaczyć, wszystkie te pojęcia ogromnie, bo jak zamykam oczy i myślę o rodzinie, to nie tylko myślę o swojej małej rodzinie, ale o tej dużej, babcia, dziadkowie itd., itd. To jest pewien system wartości. Dalej. Jeśli myślę kościół, to jest pewien system wartości. Jeśli myślę szkoły, które ci nauczę, więc tu są pewne, ja bym powiedział, w małą ojczyznę wchodzą pewne składniki. Ja je dzisiaj sprowadzam do trzech. Pierwsze, jak pytam ojczyzny, to są ludzie. To jest pierwsze, wspólnota. Po drugie, to jest kultura. Bo wspólnota żyjąc tworzy, a tworząc, no właśnie, tworzy kulturę. I wreszcie, to jest trzeci element, to jest także to miejsce, czyli terytorium, jakbyśmy to nazwali, terytorium może duże słowo, ale wiemy, o co chodzi, ziemia. To są trzy takie obiektywne, ale jest także subiektywny wyznacznik, to jest poczucie tożsamości, bo na bazie tych trzech elementów rodzi się pewne moje, bym powiedział, rodzi się pewne przeżycie psychiczne, psychologiczne właściwie, bo ono musi się na czymś, to poczucie przynależności to jest poczucie tożsamości to jest poczucie przynależności do czego? Do wspólnoty, kultury, terytorium, jednocześnie odrębności. Od czego? Od innej kultury. To, co napisała Simonides, że to nie jest tylko marzenie, tylko Ślązak wie, że jest Ślązakiem, a nie Kaszubą. A Kaszuba wie, ale w oparciu o co? Bo on się czuje przynależny do czegoś, nawet jeśli fizycznie jest daleko, prawda? Ale psychicznie czuje się przynależny i to jest identyfikacja. Czyli nie tylko czuć się przynależny, ale że ja się z tym identyfikuję. Czyli ja bym powiedział tak, że historia jest fajna. Ja bym to nawet powiedział nieco inaczej, że w tej kulturze jednym z elementów są dzieje. Bo dzieje, pan jest historykiem, pan mi powinien przyznać rację, że historia to są pewne wydarzenia, które można opisywać, interpretować, ale dzieje to są często przez nas interpretowane fakty. Czyli to mogą być nawet mitologizowane rzeczy, ale one w nas żyją, bo one są pewnym symbolem, nośnikiem jakiejś wartości. Niech się historycy kłócą o powstanie warszawskie, czy miało sens, ale dla mnie
dla mnie ono miało, ono niesie pewien system wartości i mnie historyczny spór może interesować, prawda? Czy miało sens, czy nie miało. Ja pamiętam, jak mi się zachwiał świat wartości, kiedy pierwszy raz byłem na Monte Cassino, a myśmy byli wychowywani w tych właśnie sferze tych wydarzeń, tego, co ja nazywam dziejów, a tu powstanie warszawskie, a tu Monte Cassino, prawda? A tu to takie wydarzenie, czy przegrane, czy wygrane, nieważne. I oprowadzający Włoch tam na Monte Cassino z taką trochę lekceważeniem. A po co to było, tu, że tyle ludzi zginęło, można to płynąć morzem, płynąć na Rzym. To mi się system, to znaczy zachwiało mi się coś we mnie, bo dla mnie to jest pewien symbol, prawda? Czyli ja bym powiedział, że historia, ja bym powiedział bardziej dzieje jako element kultury jest ogromnie ważny, bo to jest spoiwo, prawda? Którego nie możemy wyrzucić. I teraz interpretacja tych faktów, no to ona już może być, ja mówię, to się czasami kłócimy, dyskutujemy, ale dla każdego z nas to jest pewien nośnik wartości. Wspólnota jest nośnikiem wartości. Ja nie muszę fizycznie w niej tkwić, ale ja zawsze psychicznie będę przynależny. Prawda? Że ja jestem Kaszubą, a nie na przykład tutaj Mazowszaninem czy Podlasiakiem i tak dalej, i tak dalej. Czyli co mi daje teraz to poczucie tożsamości, czy to co po pierwsze. Mała ojczyzna człowieka uczy. Ona mnie nauczyła. Pierwszych prawd mnie nauczono w małej ojczyźnie. Po drugie wychowuje. Kapitalny tekst Pasierba, też syna naszej ziemi, który powiedział, ja to oczywiście z głowy otworzę. Pytasz, co to jest kultura małej ojczyzny? No to ci powiem. Dzięki tej kulturze ja wszystko zdobyłem. Ta kultura mnie nauczyła, że się nie pluje do wody, że się gniazda bocianiego nie niszczy, że się chleba na ziemię nie rzuca, w jakiego świętego wyjść w pole, w jakiego siać, w jakiego zbierać, jak napisać list, jak się oświadczyć, jak się przygotować na śmierć. Ta kultura mnie uczyła. Za jedną cenę, pisze profesor Pasierb, za cenę posłuszeństwa tej kulturze. Tylko, że to była kultura na miarę wielkości człowieka. To nie był moloch. Tam było wszystko poukładane, bo to było tworzone przez tę wspólnotę na rzecz tej wspólnoty. Czyli drugi element to jest wychowanie. Ja system wartości tych fundamentalnych wyniosłem z swojej kultury. Że to wolno, tego nie wolno, prawda? Tak się nie postępuje i tak dalej. Można ze mną dzisiaj dyskutować. Ktoś może mieć inne zdanie, ale ja mówię o swoim etosie, który zbudowałem. No i wreszcie zakorzenia. Daje poczucie, że się jest kimś. To jest najważniejsze, bo dzisiaj właśnie to, co powiedziałem. No, czytam pani Tokarczuk Bieguni. I pierwsze zdania, które wyczytuję w tej książce, że ona nie ma swoich, że ona właściwie nie ma swoich korzeni. Ona nie wie, z czym się identyfikować. Ja chcę powiedzieć, że można zbudować swoją tożsamość pochodząc z różnych kultur. Bo czasami tak jest, że ludzie. To nie znaczy, tylko trzeba zrobić wysiłek, żeby się określić, nawet na bazie wielokulturowości, prawda? Bo jeśli się nie ma poczucia, kim ja jestem, to takim człowiekiem wydaje mi się bardzo łatwo manipulować, prawda? Jeśli ja wiem i właśnie to, co pan powiedział, mała ojczyzna daje człowiekowi poczucie zakorzenienia, że ja nie jestem znikąd, tylko mam jakieś swoje korzenie, które mnie ukształtowały, które oczywiście ubogacam poprzez elementy innych kultur, ale jednak ten rdzeń jest we mnie, prawda? Czyli mnie mała ojczyzna, czy wartość małej, aksjologia małej ojczyzny tkwi w tym, że mnie ona uczyła. Ja potem zdobywałem wiedzę na uniwersytetach, na uczelniach i tak dalej. Po drugie, mnie wychowała, dając pewien rdzeń, że coś, bo człowiek musi sobie określić. Ja bym powiedział w ten sposób. Dzisiaj najbardziej mnie niepokoi nie to, że ludzie mają różne wartości, tylko to, że ludzie chcą w ogóle wartości wyrzucić. Bo trzeba sobie coś zdefiniować. Profesor, pierwszy profesor mój na KUL-u, bo tam robiłem pierwsze magisterium, napisał w jednej swojej książce takie, że żyć bez wartości, to u nas na Kaszubach będzie przemawiało, żyć bez wartości to jak płynąć statkiem w nocy, w czasie sztormu, bez przyrządów nawigacyjnych z nadzieją, że się uda. Nie uda się. Trzeba przyjąć jakiś system wartości. I teraz ja nie chcę się z panem tutaj spierać, co dla pana czy dla mnie jest dobre, ale trzeba sobie to określić, że to jest dobro, więc to wolno mi. To jest dla mnie zło, więc tego nie wolno, prawda? Czasami oczywiście przez słabość człowiek wybierze także zło, ale mówimy o pewnej świadomości. I to jest właśnie wartość, ja uważam, małej ojczyzny, że chcąc być obywatelem dużej ojczyzny, Europy czy Polski, trzeba
trzeba najpierw wynieść jakiś rdzeń, na bazie którym ja będę budował swoją taką tożsamość. Ja dzisiaj w swoich badaniach naukowych piszę o tak zwanej tożsamości pluralistycznej. Bo to jest dzisiaj problem, prawda? Gdzie jest moja mała ojczyzna, mógłby ktoś zapytać. Mazowsze teraz, o którym mieszkam 30 parę lat, czy Kaszuby, prawda? Ale to, ja tu nie widzę schizofrenii, prawda? Moją małą ojczyzną są Kaszuby. Ale to nie oznacza, że ja z wyboru także nie żyję dzisiaj w przestrzeni innej małej ojczyzny, gdzie także nawiązuję kontakty i widzę pewne wartości, które mogą obogacać. Ale muszę mieć ten swój, prawda, rdzeń. My tu mamy także, spotykamy się tutaj, mamy to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, oddział warszawski, którego jestem szefem, prawda? To są ci Kaszubi, którzy mieszkają w Warszawie. Nas tu sporo przychodzi, pan minister. Selin także przychodzi, bo jest Kaszubą, mieszka tu. Nie ci, którzy przyjeżdżają, tylko ci, którzy tutaj mieszkają, nie? I to też uważamy, to nasze spotkanie, za budowanie tego poczucia tożsamości. No człowiek musi wiedzieć, kim jest, żeby nie był przedmiotem toczących się procesów społecznych, tylko żeby nie był przedmiotem, tylko podmiotem tych procesów, prawda?